Witam serdecznie, kolejny vlog. Tym razem miałem już dość tego, że mi leciał siłowniczek, o ten, którego tu brakuje, wyjęłem go, a że żno u nas za remont siłowników jak za złoto, postanowiłem zrobić go sam, wyjęłem go, próbowałem go tu rozkręcać, nie poszło, więc zabrałem go na warsztat. Zabrałem go na warsztat i mówię, kurde, no do ciekawskich świat należy. Pierwszy remont siłownika, jaki w życiu będę robił. O dziwo, bardzo łatwo się rozkręcił. Jest na gwincie, żabeczką tutaj sobie troszeczkę obemknął się, ale ładnie poszedł. Rozkręcił się. Oj, czas na remont. Leciał mi tu. Nie wiem, które już... kierowek trochę ma. Czy mi się światło odbija? Teraz by tu nie poprawić. I trzeba to będzie. Opa. Trzeba to będzie pozdejmować. Tu jest segerek, z tego co widzę. O, segerek. Zjąć ten segerek. I się z nim pobawić. Tu jest oczysko w niezłej formie. Nikt tu się nie będzie do niego. Nie go tutaj wielce przykładał. Tak zastanawiam, czy on tam miał uszczelniać. Chyba jest ok. I co? No ja będę teraz jego rozbierał. Coś tu wam nagram. Z segerkami sobie ściągnę to. Będę jechał do Ostrowi Mazowieckiej. Postaram się kupić już je, bo później mi traktor jest potrzebny do belowania. Położyłem sobie go tutaj, na pierwszy rzut oka widziałem, patrzę, op, pęknięty jest, ale to widzę, że tak ma być, bo i oba są tak samo pod skosem zacięte. Idę po szczypki, bo wyniosłem je na renówkę, żeby siłowniki podpinać, a sobie tutaj nagram, to będę wiedział później, jak go dokładnie złożyć, ale to nie jest wielce trudne. Chyba myślę, że najgorzej będzie z tym uszczelniaczem. Segerek zszedł. O. Tak. Układam sobie to wszystko tak, jak było. Bo się trochę różni. A. Dobra, zostaje zdjąć mi ostatni element. Bardzo, siłownik rozebrany w drobny mak. Zajęło to dosłownie mi chwileczkę. Czy zdejmowane, nie mam zielonego pojęcia, jakoś to musi być rozbierane, tam widzę też coś składane, tak był, tak, czy nie tak, nie tak był, tym brzydszym uszczelniacz był do dołu.
I tak, tu w środku też widzę jakąś gumeczkę, ale to nie ma problemu jej zdjąć. Dobra. Tu widzę, jest jeden, drugi. Tam jeszcze coś w środku lata. Tu jest jakaś nabitka. Jestem ciekaw, jak to wychodzi. Zaraz zobaczymy śrubokrętami. Tu jest gumka. Są dwie pojedyncze gumeczki. Też pasowałyby nowe, a tu też jest o-ring. Tak, o-ring, o-ring. No i dobra. To jest tak, to jest tak. Siłownik wrzucę w jakiś worek, wrzucę do samochodu, żebym miał go ze sobą i zaraz będę się zbierał na Ostrów. Wróciłem właśnie z Ostrowi Mazowieckiej z kompletem nowych uszczelniaczy. Wszystko nowecki. Tak samo tutaj. Wszystko nowe. I będziemy zaraz go składać. Jeszcze płuczysko ładnie posmarować olejem. Żeby weszło. I. Uszczelniacze niestety będą mi padać, bo tu jest taka mała wżera. Powiedzieli mi, żeby wymienić to tłoczysko, ale ja tego jeszcze nie będę robił. Bo nie wiem, co będzie, jak będzie, a wiadomo. Tu jest wytulejowane. I byłem u tukarza, mam mi dorobić takie tulejki, muszę tylko dorwać towar dobry. Zaraz coś poszukam, coś twardego. To są tulejki do belarki, o których wspominałem film wcześniej. Z jej przygotowania niestety oryginalnych nie idzie kupić, nie ma opcji. Tak, tę uszczelkę, to jest ta, dostałem nowo, bo jest jeszcze bajki, znaczy nie, dostałem ją z powrotem. Ta też jest niezła, ona jest stąd. Się to trzeba skompletować będzie i jakoś podpisać. To nie zginęło. Dobra, ja się biorę za składanie tego silnika. A, jeszcze w międzyczasie. Kupiłem olej. Na takim w rynówce Jeff Cree. Filtr do hydrauliki Jaga. I drugi do wspomagania. Do renóweczki. Tak jak mówiłem kilka filmów wcześniej, że będzie trzeba je zmienić. Nie było czasu, teraz dopiero je kupiłem. I się zaraz je wymieni, bo jeszcze dużo nie jeździło od tamtej pory. Ja posmaruję uszczelniacze. Najpierw będzie szedł ten. W ten sposób. Później tamten posmaruję olejem tym. I będę to składał. A, jeszcze w międzyczasie zakupiłem paseczek do belarki. Już drugi. Znaczy wymieniłem, no tak. Bo tamty się nie nadawał, bo tata go brał i oczywiście nie tak jak trzeba.
Teraz do pół beczki. O, bardzo ładnie. I całość siłownika jest zamykana, tak jak rozbierałem simmeringiem. To wszystko złożone w ciągu 3 minut. A, nie powiedziałem wam jeszcze o kosztach. Zapłaciłem za uszczelniacze wszystkie i za pozakładanie 60 zł. Więc myślę, że nie tak źle. Mojego brata za remont dwóch takich siłowników wzięli po prawie 200 zł za sztukę. Dobra, to będzie schowane. To na razie sobie odłożę na bok. Tu muszę być. Teraz idę w limadło. Dobra, myślę, że jest w porządku. Będzie można go montować.
Zobacz, dziadek, nawet się udało naprawić. No to dobrze. No.